Szanowni Państwo, otwieram obrady 21. sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Witam serdecznie radnych oraz zaproszonych gości, burmistrza miasta Łowicza, pana Krzysztofa Jana Kalińskiego. Zastępcę burmistrza miasta, pana Bogusława Bończaka. Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego, pana Krzysztofa Górskiego. Pana nadkomisarza Mariusza Kajewskiego, zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Sekretarza miasta panią Marię Więckowską, skarbnika miasta pana Arkadiusza Podsędka, dyrektorów jednostek, naczelników wydziałów, radcę prawnego panią Kasię Kramik, pracowników Urzędu Miejskiego, przedstawicieli mediów. Stwierdzam, że na sesji Rady Miejskiej obecnych jest 16 radnych, wobec czego podejmowane uchwały będą prawomocne. I przechodzimy do punktu drugiego. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad 21. sesji wraz z projektami uchwał został przesłany wszystkim zaproszonym. Czy są jakieś pytania, uwagi bądź inne propozycje? Nie widzę. Stwierdzam zatem, że porządek 21. sesji Rady Miejskiej w Łowiczu został przyjęty bez zmian. Teraz kolejny punkt to jest informacja o działaniach w okresie między sesjami. Zatem proszę pana burmistrza o przedstawienie informacji o działaniach w okresie między sesjami. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Zawsze najpierw przetargi i działania. Rozstrzygnęliśmy drugi przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego nad linią kolejową E20. Wygrała firma Rej Projekt. Już nastąpiło szybko rozstrzygnięcie, bo szkoda nam czasu. Były dwie firmy. W pierwszym przetargu były kwoty ponad 428 tysięcy i prawie milion. Najdroższa było 5, teraz były dwie. Jedna 586 tysięcy, druga 383 tysiące, a my szacowana wartość według nas 382 tysiące, a więc tam 700 zł większa oferta finansowo. Już państwu mówiłem, trzy etapy mamy tej dokumentacji w przyszłości prac. Pierwszy etap to rondo w ulicy 1 Maja, takie o promieniu 20 metrów, tam za tym dworkiem PKP, przed turystyczną, przed parkową i budowa drogi, której nazwę już tak przyjęliśmy prawie, że tej ulicy Dmowskiego ze ścieżką pieszo-rowerową do Ronda Niepodległości i to jest pierwszy etap. Drugi etap, budowa ronda o tych samych parametrach, 20 metrów w promieniu przy zejściu czy przy wejściu, zależy z której strony, jeżeli tam od 70 od Mostu Warszawskiego to wjazd na wiadukt. Przed sklepem Polo po lewej stronie przebudowa ulicy Bolimowskiej i trzeci etap to jest budowa dróg tych bocznych dojazdowych, a więc od 3 Maja ulicy w połowie powiedzmy 3 Maja między ulicą Tkaczew a szlabanem kolejowym i po drugiej stronie zejście w Napoleońską i Magazynową. To są te trzy etapy. Wartość prac około 20 milionów złotych już samych prac i dofinansowanie nasze do wiaduktu 11 milionów 400 tysięcy złotych. Nie rozstrzygnąłem jeszcze przetargu na budowę separatora wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Starzyńskiego. Złożono 9 ofert. My przeznaczyliśmy 399 768 zł. Było 9 ofert, najdroższa ponad 600 tysięcy, najniższa 395 tysięcy zł. Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Jeden to konserwacja elewacji budynku naszego ratusza. To uzupełnienie tynku, malowanie elewacji, wymiana okien na wieży, w szczycie budynku i na parterze od Starego Rynku, uszczelnienie dachu, wykonanie izolacji poziomej, bo tam trochę państwo nad prymasem Łaskim widzicie, że z dachem trzeba coś zrobić.
Wartość pracy oszacowana na 230 tysięcy, a możliwość dofinansowania 80 tysięcy. I drugi wniosek na renowację, na prace zabezpieczająco-konserwatorskie zabytkowej baszty generała Klickiego. Remont to przede wszystkim remont najwyższego piętra ostatniej kondygnacji, remont cegieł, przemurowanie spękań wieży i impregnacja niektórych cegieł, wymiana cegieł, uzupełnienie tych ubytków, które są. Wartość prac 160 tysięcy, dofinansowanie w połowie możliwe 80 tysięcy złotych. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. W poniedziałek trzeba złożyć boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, utwardzeniem terenu, kanalizacją deszczową, sanitarną na terenie szkoły podstawowej numer 2 i gimnazjum numer 2. Mamy w budżecie zapisane 300 tysięcy złotych. Jest możliwość uzyskania dofinansowania 1/3, a więc cały wniosek może być na 450 tysięcy. Gdybyśmy chcieli wykonać całość prac, tam i z placem rekreacji, z chodnikami, ze wszystkim, kosztowałoby to 1 000 000 złotych. Uważamy, że te na razie sportowe obiekty, kanalizację deszczową wykona Zakład Usług Komunalnych. Z panem dyrektorem rozmawiałem. Sanitarną kanalizację deszczową to jeszcze pomyślimy, bo tam trzeba ten teren utwardzić i w poniedziałek złożyć wniosek. Trwa budowa tego budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego, 40 mieszkań. Już nie czytałem, nie podpiwniczonego. Najważniejsze spotkania w tym czasie i takie w Kościele Świętego Ducha byliśmy z panem przewodniczącym, z panem radnym Leszkiem Plichtą na promocji książki takiej z bajkami, z wierszami o błogosławionej Bolesławie Lament. To była rocznicowa msza z homilią księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. 30 stycznia w sali barokowej występ księzoków, wręczenie tyńcowych wróbli. 2 lutego bardzo ważne spotkanie się odbiło tutaj u nas Stowarzyszeń Organizacji w sprawie pikniku europejskiego, który odbędzie się w maju. Ja do tego za chwilę się odniosę jeszcze. 3 lutego spotkanie organizacyjne, nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, kuria diecezjalna. Ten obraz będzie przywieziony do Żyrardowa z Jasnej Góry. We wrześniu będzie odbywać się jego peregrynacja na terenie diecezji właściwie do czerwca i 24 czerwca tutaj na Starym Rynku będzie msza i pożegnanie obrazu. 4 lutego uroczystość święceń biskupich księdza Wojciecha Osiala. Byliśmy w takiej delegacji we 3 z Urzędu Miasta. Pan przewodniczący, ja i zastępca mój. Wręczyliśmy kwiaty i wręczyliśmy krzyż srebrny, który jeszcze biskupowi zabierzemy i tam u grawera, bo nie było czasu na to, a grawer jest dopiero w Łodzi i chcemy napisać już na zawsze, żeby było dar miasta Łowicza. Krzyż kosztował 2,5 tysiąca, kupiony w euro, we Włoszech, takie. No, ksiądz biskup właściwie sam ten krzyż po rozmowie ze mną uważam, że naszemu biskupowi młodemu z Zielkowic, tu z parafii, taki dar od miasta należało po prostu dać. No, zresztą w muzeum, w katedrze są takie dary dla prymasów, od mieszczan, od szlachty i są wielką pamiątką i to też po nas będzie taka pamiątka na zawsze. 5 lutego gala noworoczna w muzeum zorganizowana przez powiat łowicki, wręczano markę łowicką. Tego samego dnia też odbyła się promocja roczników łowickich w Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
z panem przewodniczącym Henrykiem Zastępą jesteśmy w zarządzie Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Bardzo się cieszymy, że takie roczniki wychodzą i bardzo się cieszymy, że państwo też zawsze przeznaczacie pieniądze na te roczniki uchwałą Rady Miejskiej. 10 luty, środa, przyjechał do nas, no był najpierw nowy wojewoda, pan profesor Zbigniew Rau. Był w Walewicach, tam zapoznał się ze stadniną, był tutaj u księdza biskupa w katedrze. Przede wszystkim omawiano temat, no różne też tematy inne, znane nam z różnych sesji, ale omawiano temat przede wszystkim Światowych Dni Młodzieży jako taki główny. Spotkaliśmy się następnie w ratuszu na krótko, pojechaliśmy do repatriantów na Kaliskiej 6, a tam pan wojewoda rozmawiał z państwem, gratulował nam, że w ubiegłym roku Łowicz zadeklarował sprowadzenie 4 rodzin, a Łódź 1. I mówi, muszę ze Zdanowską pogadać, że, bo to wstyd, że Łódź tyle razy większa od Łowicza, i bardzo nam gratulował. My proponowaliśmy nawet taką konferencję, bo gdy w 2010 roku wprowadziliśmy jako 4. miasto w Polsce kartę 3+, uchwałą Rady Miejskiej, to zorganizowaliśmy konferencję dla prezydentów, burmistrzów, starostów z udziałem pani wojewody, pana marszałka i naszego księdza biskupa ordynariusza, i to podziałało. Proponowaliśmy też takie spotkanie, żeby ten temat w Łowiczu. Pan wojewoda no, zaproponował, że takie warsztaty w tej materii z samorządowcami w Łowiczu byśmy zorganizowali. O godzinie 17 tutaj w sali odbyło się, takie było życzenie pana wojewody, które przekazane nam zostało przez jego doradcę do kontaktów z samorządami, pana Marcina Koziorka, który był z panem wojewodą w każdej sytuacji i nam tutaj pomagał. I spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń, organizacji. Zaprosiliśmy przedstawicieli 28 organizacji, stowarzyszeń. Jest tych stowarzyszeń 2 razy tyle. No musieliśmy wybrać, bo też no, zapewnić jakiś też klimat spotkania w tej sali. Wszystkie miejsca były zajęte. Ja po raz kolejny wyrażam ogromną wdzięczność dla wszystkich naszych i tych 29 i 44 stowarzyszenia również, których nie zaprosiliśmy z różnych tytułów, ale na pewno będą jeszcze takie, ale działają, są, sytuacje na pewno będą. Wszyscy przyszli. Miały przyjść 2 osoby ze stowarzyszenia, to jak na rozkaz były 2 osoby. Wszyscy państwo no tutaj się w rozmowy z panem wojewodą, w spotkanie zaangażowali. Ja najpierw przedstawiłem stowarzyszenia, przedstawiałem też prezesów, przewodniczących. Mówiłem krótko o tym, czym się zajmują. Pan wojewoda bardzo uważnie słuchał. To jest, tak jak powiedziałem, profesor prawa. Potrafi słuchać, rozmawiać, potrafi zapamiętać 3 pytania, bo są tam czasem takie sytuacje, że spotykamy się z kimś i to odpowiem na drugie pytanie, a za chwilę, a jakie było to pierwsze, prawda? A tu odpowiadam na drugie, teraz na pierwsze, a na trzecie na koniec. I takim językiem też jakby dostosowanym do pytających. I tak szybko było widać, no i czuć chemię, że tak się wyrażę, tutaj między naszymi mieszkańcami i to przecież zajmującymi się od stowarzyszeń dla dzieci niepełnosprawnych, dla harcerzy, po klub seniora czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, różnorodnymi. Było bardzo dużo pytań. Pan wojewoda bardzo zadowolony odjechał, gratulował nam
właśnie takiego wielkiego kapitału w ludziach, w tych działaniach, także zaraz na początku. Także bardzo się cieszymy, że to nie było takie tutaj, powiedzmy, koszula zapięta na ostatni guzik i każdy sztywno siedział i pytanie zadane, przygotowane, podane wcześniej na kartce, ale takie autentyczne spotkanie i dotyczące problemów właśnie ludzkich, społecznych, stowarzyszeń. 12 lutego pojechaliśmy do pani, nie, przepraszam, 11 lutego było Forum Dużych Rodzin. Tutaj na tej sali z panią prezes Związku Dużych Rodzin, Joanną Krupską. Łowicz od 3 lutego do 11 lutego pełniliśmy prezydencję Forum Samorządów na Rzecz Dużych Rodzin, czyli samorządów, które jako pierwsze wprowadziły kartę 3+ w Polsce. I które, ja to już powtarzam, ale to już skoro się ta prezydencja zakończyła, to może po raz ostatni. Proszę Państwa, my wielką rolę, te pierwsze samorządy, państwo i my tutaj urzędniki, wielką rolę odegraliśmy w Polsce, dla Polski. I dlatego 500+ też. Bo my jako czwarte miasto w Polsce ruszyliśmy ministra, może w innej kolejności, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego małżonkę, która bardzo się też w kartę dużej rodziny ogólnopolską zaangażowała, i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i opieki społecznej. I no, w ciągu dosłownie, przecież my wprowadziliśmy w 2010, to jeszcze nic się nie działo. Dopiero, tak jak mówiłem, w Łowiu, w kinie zrobiliśmy konferencję i zaczęły poszczególne samorządy. Marszałek Stępień, marszałek wprowadził jako pierwszą wojewódzką kartę. Przecież pani dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, pani Anna Mroczek, która nam tu w tym Zjeździe Dużych Rodzin bardzo pomogła, powiedziała, że daliście nam bardzo, Łowicz nam dał bardzo dobre korepetycje z polityki społecznej i się bardzo dużo od was nauczyliśmy. To jest piękne zdanie. Łowicz Łodzi dawał korepetycje. I ruszyliśmy to wszystko z innymi samorządami. Przejęliśmy 3 lutego tamtego roku od Lublina prezydencję, przekazaliśmy ją Gnieznu. To też takie symboliczne, 880. rocznica miasta w Bulli Gnieźnieńskiej. Występowaliśmy z Gnieznem. Prymas, arcybiskup Gnieźnieński jeszcze prymasem nie miał tytułu, prymasa i teraz Gnieznu przekazaliśmy, Zjazd Dużych Rodzin będzie w Gnieźnie. Głównym tematem był program 500+. Cieszę się, że tu jest zastępca dyrektora pani Urszula Markowicz. Program 500, ja tylko ogólnie powiem, 500+. W ogonie Europy jesteśmy wśród państw, które pomagają rodzinom, które mają dzieci. Wczoraj pan, który przedstawiał nam z firmy Proximus, który przedstawiał zagospodarowanie Kaliskiej 5, użył pojęcia, no jedno słowo to mi się mniej podoba, geriatryczne tsunami. To lepiej je przerobić na demograficzne tsunami. A ja od dawna już mówię, Polska przeżywa dramat demograficzny. I to jest, i to tak dobrze, że wreszcie o tym mówimy. Te 500+ to jest pomoc dla miasta w tym roku 15 milionów dla mieszkańców naszych, czyli miasta. 15 milionów, w roku przyszłym 20 milionów. Te pieniądze przejdą przez miasto, przez budżet i te pieniądze będą wydane w mieście, w sklepach większych, mniejszych. Na Starym Rynku, na Mostówce, na Zduńskiej, na Nowym Rynku, na Stanisławskiego, na Krakowskiej, na Bratkowicach, na Górkach i na Korabce, i na Zatorzu. Także powinniśmy się z tego po prostu cieszyć.
12 lutego. Pojechaliśmy w takim składzie 13 osób do Stulatki. Byliśmy u pani Marii Kutkowskiej-Matwiejczyk, która właśnie 12 lutego kończyła 100 lat. Ja już mówiłem państwu, oni przenieśli się do Łowicza, urodzona w Kamilewie właśnie w 1916 roku. Jej brat rodzony, najstarszy w rodzinie, trzech braci, jeden po wojnie w 1939 po obozie zmarł. Ten najstarszy Adolf, który tu w magistracie, jak się przed wojną mówiło, pracował już przed wybuchem wojny w latach 1939-1941 był wiceburmistrzem. Niemcy go przez pewien czas do takich spraw porządkowych głównie tolerowali i utrzymali. No, zajmował się między innymi odbudową wież kolegiaty po zniszczeniach we wrześniu 1939, a w marcu, pod koniec marca 1941 został aresztowany z dnia na dzień i 1 kwietnia za 6 dni został rozstrzelany w Palmirach. Z kolei jego żona Janina Kutkowska na Tkaczewie 13 w tej kamienicy secesyjnej ukrywała swoją koleżankę, nauczycielkę, ona też nauczycielka, Żydówkę, Marię Goldman. W 1990 w Jerozolimie zasadziła drzewko sprawiedliwych, otrzymała tytuł sprawiedliwej, pochowana na cmentarzu katedralnym. Także i do nich dołącza właśnie pani Maria Kutkowska. Druhna w ekonomiku już w 1933 utworzyła drużynę harcerską. Była pani dyrektor Zofia Szalkiewicz z uczennicą. Bardzo się też z tego ucieszyła, bo to ich najstarsza absolwentka handlówki przedwojennej. W czasie wojny była zastępczynią drużyny Genowefy, druhny Genowefy Mastalskiej, która kierowała tymi żeńskimi szarymi szeregami, ma doskonałą pamięć. Pragniemy i zaprosimy panią Kutkowską, no trochę słabiej ze wzrokiem, z poruszaniem się, ale pamięć. Ano to było na Żabiej 4 mieszkaliśmy i wtedy tego lotnika, spadochroniarza angielskiego nam przywieźli chorego. No i co tu robić, lekarstw nie ma, no to mama postawiła butelkę spirytusu, rozłożyła bańki, zapaliliśmy ogień, no i stawiamy mu bańki. O i takie, później jak tam wychodził na ulicę, na podwórze i tak dalej. Z takimi opowieściami bardzo się, tak jak powiedziałem, ucieszyła, wręczyliśmy bukiet 100 róż i takich trochę dobrobnych rzeczy. Ja przypomnę, że w 1936 brała udział w obchodach jako jedna z ważniejszych osób reprezentująca Urząd Miejski w obchodach 800-lecia Łowicza. 800-lecia, a w tym roku mamy 880-lecie, także 80 lat sobie w trakcie minęło. I tyle. Także może na takie, bo chcemy zorganizować taką sesję z okazji 880 lat. Przyjedzie bardzo chętnie. Przyjedzie bardzo chętnie naprzeciwko bloku, bo pani Kutkowska mieszka przy ulicy Pięknej. Naprzeciwko bloku po drugiej stronie jest filia Banku Ziemi Łowickiej, bo to taki jeszcze przechodziliśmy Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, także Łowicz ma po drugiej stronie ulicy, a pracowała w banku całe życie, to tak na marginesie. 14 lutego tutaj przed ratuszem pani Gałka Walczykiewicz zorganizowała happening przeciwko molestowaniu kobiet. To ogólnoświatowy dzień i happening. On był tak między, żeby tutaj nie przeszkadzać też, bo to przecież niedziela i post. Zorganizowany między jedną mszą a drugą, jak ludzie wychodzili z pół do 11, a przed 12 w katedrze. Było sporo ludzi, tutaj dziewczyny małe i starsze i panie tańczyły w 50 kilku miastach w Polsce. Mamy 911 miast w Polsce, a w 50 kilku były takie happeningi. Bardzo się cieszymy, że akurat też w Łowiczu w takim temacie potrzebnym.
Spotkaliśmy się też z panią sekretarz, z osobami dojeżdżającymi do Warszawy pociągami, bo kilkakrotnie tu pani sekretarz już mogłaby pisać habilitację z rozkładów pociągów przejeżdżających przez Łowicz i zajmuje się właśnie tymi pismami, interwencjami i sporo osiągnęliśmy, trochę tamte niektóre rozkłady zostały, nasze uwagi wzięte pod uwagę, także państwo nam dziękowali, a jeszcze byli też z innymi propozycjami, żeby do kogo napisać listy, nam dosłownie podyktowali, bo akurat spośród tych trzech, wszystkie trzy pracują na kolei, które były, to nam podpowiadali, że tu może być skuteczniej, a tu mniej skutecznie. 17 lutego było spotkanie w starostwie, strategia rozwoju powiatu łowickiego. Przedstawiono, sądzę, że skrótowy, bo mało było tych stron na tym wideo, skrótowy tekst strategii powiatu łowickiego. 22 lutego, w poniedziałek, przyjechali dwaj radni z Oleśnicy, żeby porozmawiać z nami o strefie płatnego parkowania, bo im się bardzo podobało. I mieszkańcy też by chcieli pół godziny bezpłatnego, ale oni się boją, że się strefa zakorkuje, że będą nieuczciwie parkować, ale wymyślili sobie lepsze parkomaty od nas, to znaczy takie, takie jakie znamy z Warszawy, z Łodzi, że trzeba wpisać numer rejestracyjny i kto wjedzie i raz wpisze, to w ciągu dnia parkomat już mu nie wyda następnego biletu w żadnym miejscu, także już musi kupić, jeżeli drugi raz wjedzie do strefy. Ale tutaj wszelkich stosownych, że tak powiem, tutaj podpowiedzi udzieliliśmy, przeszliśmy się miastem zachwyceni. Zresztą państwo wiecie, że każdy, kto do nas przyjeżdża, to podziwia miasto i zabytki, i czystość, porządek, którą mamy. Wczoraj odbyło się, bardzo państwu dziękuję, bo na 21 radnych na to spotkanie przyszło państwa 19 osób, także bardzo się cieszymy, że byliście, że państwo wysłuchaliście tych już po komisji, po tematach komisji wysłuchaliście państwo tych moich słów o tym ośrodku rekreacyjno-sportowym w Guźni i o zagospodarowaniu Kaliskiej 5. Ja bardzo się cieszę, że w takim nieformalnym głosowaniu poparliście ideę zagospodarowania społecznego. Były trzy osoby z Fundacji Proximus zaproszeni przez pana Musielskiego, który przyjechać nie mógł, bo jest na wyjeździe. I w tym kierunku będziemy szli. Przygotujemy, pani sekretarz już nad tym pracuje z panią mecenas, przygotujemy jeszcze, gdy pan Musielski po niedzieli już będzie dostępny, projekt umowy dzierżawy z różnymi wariantami. Przedstawimy to, myślę, też przed sesją, po komisjach, jeżeli będą połączone, bo to tak wczorajszy ten wieczór, myślę, się sprawdził. Długo co prawda, bo gdy państwo byli niektórzy na komisjach już od godziny drugiej, to po szóstej to trwało i tak bardzo intensywnie, bo cały czas coś mówiliśmy. Ale myślę, że to jest dobry sposób, aby ten temat, żebyśmy tego tsunami demograficznego w Łowiczu nie przeżywali, że ten temat trzeba zakończyć. Z takich jeszcze innych wydarzeń, 8 marca otrzymaliście już państwo zaproszenia. 8 marca organizujemy wspólnie rocznicę odbicia cyfry, czyli akcji Szarych Szeregów Harcerzy na więzienie na Kurkowej i Dzień Wyklętych. Łączymy
Dzień Żołnierzy Wyklętych. Nie, on jest 1 marca, wiemy, ale tymi wyklętymi, tym ostatnim wyklętym z tej akcji jest ksiądz Wysocki. Ksiądz Prelat Wysocki będzie, był u pani Kutkowskiej stulatki z życzeniami. Zapewniał, że będzie o godzinie 10:00. Tam się przy dwóch tablicach, bo tam są obok siebie tablice i dobrze, że ta druga w ubiegłym roku odsłonięta 8 maja, że one tam są obok siebie i myślę, że ta dla Łowicza Dzień Żołnierzy Wyklętych to możemy sobie o ten 7 dni przesunąć i że może to być zawsze 8 marca, niekoniecznie pierwszego tam się po raz pierwszy spotykać o 8, drugi będzie no tam przypomnienie i byśmy chcieli, żeby ksiądz Wysocki po raz kolejny nam powiedział do młodzieży, będzie młodzież, będzie później przewiezienie osób starszych, a młodzież przejdzie do kina Feniks. Tam będzie przygotowany no długi trochę film. Panie Krystianie, długi trochę film Historia Roja, który tu akurat pan Krystian się bardzo, dlatego to mówię, bardzo zaangażował w sprowadzenie tego filmu na ten dzień. On będzie już od 4 marca, tak? Od 4 marca. To jest też o żołnierzu wyklętym, także... I później, no tradycyjnie z tymi kombatantami w gimnazjum numer 1. Do 18 marca musimy złożyć wniosek transportowy i dlatego będzie przed 10 marca sesja nadzwyczajna, na której no, będzie trzeba przyjąć ten, będzie prośba z mojej strony, abyście Państwo przyjęli program rozwoju transportu, który wspólnie z gminą Łowicz przygotowujemy. On jest już do konsultacji od 18, nie wcześniej, już nie pamiętam od którego. Jest pan Paweł? A już mniejsza o to. W każdym bądź razie, jak się skończy 21 dni do konsultacji, to na początku marca, dzisiaj też byłem w Łodzi po specjalne uzgodnienia tego programu i będzie przedstawiony Państwu program. On jest dostępny już na stronie internetowej, także jeszcze jako materiały go nie wysyłamy, ale jeżeli ktoś chciałby się nim zainteresować, jest na stronie, po prawej stronie u góry, dostępny. Dzisiaj też z przedstawicielem firmy, która taki projekt przygotowuje dla diecezji, rozmawialiśmy o fotowoltaice, o tym, żeby przygotowujemy się do wniosku, który wspólnie z diecezją złożymy na fotowoltaikę. No jest problem i nie będę panu przewodniczącemu już w tej chwili wyjaśniał, ale jest problem z tym programem prosument i on jest całkowicie nieopłacalny, także to z tego tytułu pan też nas nie zachęcał absolutnie, żeby w ogóle się w to nie brać. 3-4 marca w Dąbrowej Górniczej jest Związek Miast Polskich. W ubiegłym roku i w tym roku był pan przewodniczący jako przedstawiciel miasta i pan radny Krystian Cibiński. W ubiegłym roku i w tym roku też pojadą na ten Związek Miast Polskich. W dniach z kolei 4-5 marca jest takie forum przewodniczących rad w sprawach społecznych. Zostałem zaproszony, aby opowiedzieć przewodniczącym rad miejskich, gminnych, żeby przedstawić działania prospołeczne Łowicza i z kartą 3+, i z repatriantami innymi dla całego województwa pomorskiego. Także, żeby trochę u nich ruszyły karty 3+, karty seniora, to jest to na zaproszenie przewodniczącego Redy, żeby repatrianci ruszyli, już mówiąc tak najprościej. 6 marca, pierwszy mecz klubu sportowego z Polonią Warszawa. Temat Pelikana tu się często pojawia, także 11:15 w niedzielę wszystkich zapraszamy na mecz
właśnie Pelikana pierwszy. I na razie tyle i poproszę o kilka... To sekundkę może ja... Czy tak, poprosimy panią Urszulę Markowicz, kierownika sekcji Skrót. Świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan burmistrz dużo tutaj mówił o dramatycznej sytuacji demograficznej, wręcz o demograficznym tsunami. Mówił, że Polska jest w ogonie Europy. W sumie można byłoby powiedzieć więcej, nie tylko w ogonie, ale w czarnej otchłani i nie Europy, tylko świata. Badania pokazują, że na 224 przebadane państwa, Polska jest na miejscu 216. Także no, sytuacja jest dramatyczna. Przyjęty tak szybko program 500+ ma pomóc i oby tak właśnie się stało, że pomoże poprawić nieco tę sytuację dramatyczną. Natomiast to, co nas chyba najbardziej interesuje, to na ile miasto jest właśnie przygotowane do tego programu i o to poprosimy panią kierownik. O odpowiedzenie na to pytanie. Proszę Państwa, ja swoją wypowiedź chciałabym podzielić na takie dwie części. W pierwszej właśnie chcę zapoznać Państwa z tym, jak miasto jest przygotowane do przyjęcia tego programu, a w drugiej części tak pokrótce przedstawić założenia tej ustawy. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została podpisana przez prezydenta i opublikowana 17 lutego bieżącego roku. Już po dwóch dniach, 19 lutego, ukazały się akty wykonawcze w postaci rozporządzenia. My otrzymaliśmy już upoważnienie od pana burmistrza do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji, gdyż artykuł 53, który na to pozwala, wszedł w życie z dniem opublikowania ustawy. Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej na drugim piętrze, w dwóch pokojach, w pokoju 201 i 203. Jeżeli chodzi już o samą ustawę, tak jak wspomniał tutaj pan burmistrz, my przewidujemy, że w Łowiczu uprawnionych osób do tego świadczenia wychowawczego będzie około 70% dzieci w wieku do lat 18. Na dzień 10 lutego, są dane z naszego Wydziału Spraw Obywatelskich, dzieci tych było 4587, więc przewidujemy, że około 3200 dzieci będzie uprawnionych do tego świadczenia. Osobami, które mogą składać wnioski, są rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni. Wnioski będą składane od 1 kwietnia i tu jest taki apel do rodziców, że muszą zadbać, żeby wniosek został złożony do końca czerwca, gdyż tylko wówczas jest możliwość wyrównania świadczenia od 1 kwietnia. Ustawa o pomocy państwu w wychowywaniu dzieci wprowadza definicję pierwszego dziecka, gdyż na pierwsze dziecko będzie kryterium dochodowe wynoszące 800 zł netto lub 1200, jeżeli członkiem rodziny będzie dziecko niepełnosprawne. I przez pierwsze dziecko ustawodawca rozumie najstarsze dziecko w wieku do lat 18 lub jedyne dziecko w tej rodzinie. Jeżeli najstarszymi dziećmi w wieku do lat 18 są wieloraczki, wtedy rodzic sam wskazuje, które z tych dzieci jest dzieckiem najstarszym i na to dziecko będzie przeprowadzony test dochodowy. Jeżeli osoba będzie ubiegała się na drugie i kolejne dziecko, nie musi przedstawiać dochodów. W tej ustawie rokiem bazowym, jeżeli chodzi o dochody, w tym momencie jest rok 2014. Klienci dokumentują tylko nieliczne dochody. Dochody nieopodatkowane, tu najważniejsze to dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności prowadzonej w formie ryczałtu czy karty podatkowej, a pozostałe dochody, czyli te najważniejsze, z których rozliczamy się na podstawie od osób fizycznych, my jako urząd sami w formie elektronicznej będziemy ściągać z organów podatkowych. My również sami występujemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do KRUS-u o składki niezbędne również do wyliczenia dochodu. Jeżeli mowa jest o dochodzie rodziny, funkcjonuje tu jeszcze takie pojęcie jak dochód utracony, przybycie dochodu. Są to bardzo takie skomplikowane rzeczy, ale dochody z 2004 będą brane tylko wtedy, jeżeli rodzina nie zmienia dochodów. Jeżeli dochody są zmieniane, osoba musi po prostu je dokumentować na bieżąco. I to takie najważniejsze założenia
tej ustawy, jeżeli Państwo macie jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Proszę o wyłączenie mikrofonu i od razu zastępca burmistrza miasta Łowicza, pan Bogusław Bończak. Ja tylko dodam, że z polecenia pana burmistrza zarówno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i Urząd Miejski przygotuje się do takiej kampanii informacyjnej. Będzie zakładka na stronie internetowej miasta dotycząca tego programu. Również będzie uruchomiona od 1 marca infolinia telefoniczna, gdzie pracownicy będą informować, w jaki sposób wypełniać te wnioski. Natomiast z tego, co pani dyrektor mówiła wielokrotnie, to będą proste rzeczy, prosty wniosek, proste wypełnienia. Tym niemniej, zarówno jak powiedziałem, na stronie internetowej miasta, jak i MOPS-u, ale również będzie infolinia, także będzie gdzie zasięgnąć języka i wszystkich, którzy będą zainteresowani, odsyłamy do osób, które wiedzą na ten temat najwięcej. Dziękuję. Dziękuję. Wiceprzewodniczący Rady, pan Marek Borowski. Ja mam pytanie do pani, bo pani powiedziała w tej chwili rokiem bazowym jest rok 2014. To nie interesuje państwa zaświadczenie o aktualne zarobki męża i żony, tylko bierzecie zarobki z 2014 roku. Proszę to rozwinąć. Jeżeli chodzi o świadczenie wychowawcze, zawsze będą brane dochody z roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Teraz ten okres zasiłkowy zaczyna się w kwietniu, więc nie mogą być dokumentowane z roku 2015 dochody, ponieważ klienci mają czas na rozliczenie do roku do 30 kwietnia bieżącego roku, prawda? Więc tym rokiem bazowym jest rok poprzedni, czyli rok 2014. Czyli w każdej rodzinie będzie zweryfikowany ten rok 2014, ale jeżeli rodzina zmienia dochody, wtedy dochody z roku 2014 będą dochodami utraconymi. Trzeba będzie przedłożyć świadectwo pracy i PIT 11 oraz dołączyć zaświadczenia z bieżącego zakładu pracy, czyli umowę o pracę i dochód netto za miesiąc następny po podjęciu zatrudnienia. Czyli jeżeli osoba na przykład teraz 1 stycznia rozpocznie zatrudnienie, to owszem, przedstawi dochody z roku 2014, ale je utraci i przedstawi zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc luty i to będzie ten dochód, który tak naprawdę będzie istotny i najważniejszy przy ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego.